Edyta Hen, uczennica czwartej klasy technikum o profilu turystycznym w ekonomii Jelenia Góra. Mamy przyjemność gościć naszych kolegów, rówieśników z Ukrainy. Jest to grupka około 25 osób, którzy przyjechali do nas z Tarnopolu. Jest to taki mniej więcej taka wymiana szkolna. Przyjechali tutaj na okres około 3 miesięcy. Uczą się na co dzień w szkole rachunkowości i przyjechali do naszej szkoły zobaczyć, jak wygląda nauka w szkole turystycznej. My jako absolwenci za chwilę kierunku turystycznego pokazujemy im najciekawsze rzeczy, które mogą poznawać będąc turystami. Również w naszej szkole będą się odbywały takie krótka prelekcje na temat zajęć hotelarskich, również dla naszych kolegów z Ukrainy. A coś ciekawego możecie się od nich też nauczyć, dowiedzieć? Oczywiście, wymieniamy swoje poglądy, swoje zdania. Oni opowiadają nam, jak to u nich wygląda, jak się uczą, jakie zasady mają w szkole, jak wygląda ich przeszłość, co chcemy robić w przyszłości, jakie mają plany na dalszą naukę. Skąd jesteś? Z Ukrainy, z Tarnopolia. A co dzisiaj tutaj robicie? Jak wam się podoba Jelenia Góra Polska? Bardzo podoba mi się. Interesuję się polskim językiem. I Jelenia Góra, piękne miasto. A studiujecie jakiś kierunek? Tak. Studiujesz się niby jak? Rachunkowość. Staraliśmy się poznać tych studentów, poznać ich kulturę, poznać ich zainteresowania. Podzieliliśmy naszą młodzież z klas maturalnych, a także studentów z Ukrainy na takie grupy, które zajmowały się filmem, literaturą, muzyką, grami komputerowymi, ogólnie kulturą, z którą spotykamy się wszyscy na co dzień. Młodzież z Polski pisała i rozmawiała ze studentami z Ukrainy o swoich zainteresowaniach muzycznych, filmowych, literackich. Grupa z Ukrainy opowiadała o swoich zainteresowaniach. No i na planszach stworzyliśmy taki protokół rozbieżności oraz wspólnych zainteresowań. I okazało się, że całkiem sporo filmów, książek mamy wspólnych. Okazało się, że studenci z Ukrainy na przykład czytali Mistrza i Małgorzatę Bułhakowa, książki Remarka, znają książki Hemingwaya czy też Antoana Saint-Exupéry. Jak się okazało, studenci z Ukrainy również oglądają takie seriale jak Gra o Tron, Wikingowie czy jakieś inne znane międzynarodowe produkcje. Rozmawialiśmy także o naszych serialach, naszych filmach polskich, czy też serialach, czy też filmach, które są popularne na Ukrainie. Każdy student z Ukrainy otrzymał drobny prezent. No, staraliśmy się, żeby zapamiętali trochę Jelenią Górę, a więc dostali zarówno mapy Jeleniej Góry, jak i takie niewielkie upominki, które pozwolą im pamiętać, że odwiedzili zarówno Jelenią Górę, jak i naszą szkołę, czyli Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych.